10:30 minęła. Zapraszam na serwis. Informacje w sprawie memorandum podpisanego przez Europol Gaz i Gazprom ma po południu przedstawić premier Donald Tusk. Sprawa memorandum wywołała polityczną burzę po tym, jak okazało się, że o dokumencie zarówno minister Skarbu Państwa i premier dowiedzieli się od dziennikarzy. PiS zapowiada wotum nieufności wobec ministra Budzanowskiego. Sprawa stanęła także na wczorajszym koalicyjnym szczycie. Do Sejmu się teraz przenosimy. Kamila Biedrzycka-Osica na miejscu. Kamilo, jakie mogą być konsekwencje tego zamieszania? Tak naprawdę nie wiadomo. Polityczne prawdopodobnie mogą dotknąć faktycznie Mikołaja Budzanowskiego, ministra Skarbu Państwa. Natomiast zgodnie, nieoficjalnie oczywiście, politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że to nie stanie się dziś ani jutro, że raczej jeśli premier Donald Tusk będzie ministra Budzanowskiego z rządu chciał się pozbyć, to odbędzie się to w trakcie zapowiadanej rekonstrukcji rządu, pewnie w okolicach czerwca, lipca. Natomiast faktycznie nawet Polskie Stronnictwo Ludowe, które podkreśla, że podczas wczorajszego spotkania nie wyciągnięto jeszcze żadnych ostatecznych wniosków, bo sprawa jest trudna, znaków zapytania wiele, a odpowiedzi jeszcze są niewystarczające, no to faktycznie trzeba zwrócić uwagę na to, że zawiodła tutaj komunikacja. Komunikacja między Ministerstwem Skarbu a Ministerstwem Gospodarki, które nadzoruje kontrakty gazowe. Niemniej jednak mamy tutaj do czynienia z podpisaniem memorandum przez Europol Gaz, które jest tutaj również związane z polską spółką PGNiG, no a Gazpromem. W związku z tym nad tymi spółkami, czyli nad PGNiG-iem, nad Europolgazem, nadzór jakby ma Ministerstwo Skarbu Państwa, więc tutaj trzeba, w podtekście oczywiście, nie wprost to zostało powiedziane, szukać odpowiedzialnych. Od kilku dni trwa wyjaśnienie przez kancelarię premiera i przez organy bezpieczeństwa państwa, ale na pewno trzeba zadać pytania kluczowe. Po pierwsze, kiedy były decyzje korporacyjne spółki Europol Gaz, czyli zarządu spółki, rady nadzorczej podjęte w tej sprawie, to jest ważne. I czy te organy korporacyjne spółki informowały o tym właściciela? Właściciela, przypomnę, że organem nadzorującym gaz w Polsce jest jako właściciel Ministerstwo Skarbu Państwa. Wydaje się więc, że mniejszy koalicjant próbuje ten ciężar gatunkowy odpowiedzialności przenieść na Ministerstwo Skarbu, czyli na ministra Platformy Obywatelskiej, tak można powiedzieć, wybielając jednocześnie rolę w tej sprawie Janusza Piechocińskiego. Co na to Platforma Obywatelska? O to zapytamy byłego wiceministra gospodarki, posła Platformy Adama Szeinfelda. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. No to rzeczywiście jest tak, że Mikołaj Budzanowski tutaj najwięcej narozrabiał, mówiąc kolokwialnie. A w Polsce bardzo szybko staramy się zawsze znaleźć winnego. Zaraz my mówimy o karach. Mnie się wydaje, że należy najpierw pomyśleć o systemie, bo faktycznie komunikacja i koordynacja chyba zawiodła. I ja bym był pierwszy do tego, by się zająć systemem komunikacji i koordynacji oraz odpowiedzialnymi za realizację potem tego w przyszłości. Ale zawsze jest tak, że system jednak tworzą ludzie. Schematy tworzą ludzie. To wszystko, nad czym trzeba pracować, czyli ten mechanizm komunikacji, tworzą ludzie. Tak, więc ci ludzie, bądź inni ludzie, ale powinni wypracować, poprawić, zmodernizować ten system komunikacji, wymiany informacji i koordynacji nad tym wszystkim i wdrożyć go w życie. I to jest najważniejsze, to jest właściwie priorytet. Te wieczne rozliczanie i próby karania ludzi, odwoływania w Polsce niczego nie zmieniają, oprócz tego oczywiście, że bardzo mocno podgrzewają temperaturę dyskusji publicznej. Ale przyzna pan, że sprawa jest bardzo poważna. Mam na myśli sprawę tego memorandum, sprawę właściwie też tego zamieszania, które mogliśmy obserwować, tej niewiedzy, właśnie braku komunikacji. No, wydaje się, że w takiej sytuacji, przy tak poważnej sprawie, no jednak jakieś konsekwencje personalne powinny być wyciągnięte. Pani wybaczy, ale nie zgodzę się z tezą, że memorandum i wszystko, co z nim związane, jest bardzo poważne. Ja bardziej bym powiedział, że bardzo poważna jest właśnie kwestia komunikacji i koordynacji działań w rządzie, bo to był właśnie drobiazg. Ale na podstawie tego drobiazgu widzimy, że trzeba zmodernizować i poprawić sytuację związaną z nadzorem, dlatego że w przyszłości może dotyczyć ważniejszej sprawy i taka sytuacja nie powinna się powtórzyć. Natomiast to memorandum, przepraszam, że wejdę w słowo, ale naprawdę jest dla pana drobiazgiem, bo dzisiaj na przykład w prasie pojawiły się takie opinie, że to, co się wydarzyło, świadczy o braku przewidywalności polskiej polityki energetycznej. Nie, ja właśnie bym powiedział i wyrażam autentycznie, szczerze, taki pogląd. To nie jest na potrzeby, nie wiem, wypowiedzi w mediach. Uważam, że tego rodzaju analizy, jakie ewentualnie inwestycje liniowe mogłyby być budowane w Polsce przez Polskę w Europie, powinny być robione na co dzień. Dlatego, że
to jest nam właśnie potrzebne do tego, żeby racjonalnie planować na kilkadziesiąt lat do przodu działania w tej materii. Na razie, jak Państwo słyszą, naprawa systemowa, ewentualnie później wyciąganie wniosków personalnych i dymisje. Taki plan na najbliższą przyszłość miałby Adam Szejnfeld. Bardzo dziękuję. Nie dymisje, nie mówiłem o dymisjach. No, wyciąganiu konsekwencji personalnych, dobrze, ale to się do jednego sprowadza, panie pośle. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.